Witam bardzo serdecznie, jestem SKKF i dosłownie od lat mnie pytacie: SKKF, kiedy Minecraft? I odpowiedź brzmi: czemu nie teraz? Słuchajcie, mam dla was coś fajnego, bo wiedziałem, że Blołek i Mandzio nagrali film, gdzie wracają na kwadratową masakrę po 7 latach, więc pomyślałem, no jako twórca tego serwera, czemu miałbym tego też nie zrobić, więc uwaga, tarararam, za mną jest najbrzydszy creeper świata. Jest to pierwszy odcinek pierwszej kwadratowej masakry kiedykolwiek. I zaraz będziemy zwiedzać ten serwer. Myślę, że niektórzy mogą pamiętać, także czas w tym momencie na wspomnienia. Opowiem wam, co tutaj się w ogóle działo. Ale zanim zaczniemy, dwie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że ja wiem, że to jest taki pół żart, pół serio. SKKF, kiedy Minecraft, trochę taki mem się z tego zrobił, ale tak sobie myślę, w Minecraft się naprawdę sporo ostatnio zrobili i tak sobie myślę, czy by na ten główny kanał z Minecraftem nie powrócić, ale to zależy głównie od was i od tego, jak ten odcinek zostanie odebrany, ale możemy zrobić szybką ankietkę tutaj w rogu, gdzie możecie zagłosować, czy to jest dobry pomysł, żeby wrócić z Minecraftem, czy może nie. Także zachęcam do głosowania. A druga sprawa, zanim zaczniemy, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, ze względu na to, że jesteśmy na pierwszej kwadratowej masakrze. Ale druga informacja, którą mam dla was, to że cały czas Minecrafta nagrywam, bo mam swój drugi kanał SKKF Minecraft i tutaj też teraz w rogu wam się wyświetli link. Będzie też link w opisie. Kanał nazywa się SKKF Minecraft, więc jak jesteście na telefonie, możecie po prostu wpisać w wyszukiwarkę SKKF Minecraft i wam ten kanał wyskoczy. Widziałem w ogóle, że Blołek i Mandzio jakiś serwer zakładają. No nie wiem, czy jestem wystarczająco dużym youtuberem, ale jeżeli nie mają nic przeciwko, to chętnie bym też z nimi zagrał. Ale dobra, skupmy się teraz na tej kwadratowej, bo tak gadam, a jeszcze nic nie zobaczyliśmy. Także słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, którą w ogóle zrobiliśmy w Minecrafcie na kwadratowej. I wam zdradzę historię w ogóle, jak to powstało. Powstało to w następujący sposób. Stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś super fajnego na w ogóle otwarcie serwera. I najlepiej by było, jakbyśmy coś po prostu zbudowali. Takiego na początek nietrudnego. No to co będzie nietrudne do zbudowania? No coś z wełny pewnie. Niech będzie to creeper, ale żeby to nie był zwykły creeper, tego zrobimy takiego różowego, bo kiedyś, nie wiem, na przykład z Madzią w Science Room mieliśmy wszystkie różowe rzeczy, przynajmniej ja miałem, więc jak różowy będzie śmieszny. Tylko nie wzięliśmy jednej rzeczy pod uwagę. Czy wy wiecie, ile tutaj trzeba wełny, żeby coś takiego postawić? Powiem wam, że naprawdę sporo. Więc nie pamiętam, czy to było na odcinku, czy nie, ale czekajcie, może gdzieś to jeszcze jest. Tutaj gdzieś, tutaj była taka dziurka i patrzcie, i wydaje mi się, że w tym miejscu była skrzynka, bo mieliśmy problem. Myślałem na początku, że po prostu ogolimy owce i sobie zbudujemy tego creepera, jednak tej wełny trzeba było tak dużo, a my kompletnie nie byliśmy przygotowani, więc powiem wam szczerze, że ta wełna, która tutaj się znajdowała do budowy tego creepera, po prostu była zakopana w skrzynce z Creative'a. Ja coś tam na odcinku powiedziałem w stylu, że o, mam mapę skarbów, znajdźmy ją. Gdzieś tutaj zacząłem kopać i proszę, jest skrzynka z wełną. Więc tak, ten creeper był oszukany. To była jedyna rzecz chyba na tym serwerze z Creative'a, ale co gorsze, to była pierwsza rzecz z Creative'a, która w ogóle się pojawia. Co to w ogóle mam napisane? Od SKKF-a dla Madzi. O, bo to piękna dziewczyna i o tym wie. Jakaś taka piosenka była chyba. Coś pięknego. Tutaj, słuchajcie, są groby. Wydaje mi się, nie wszystkie rzeczy dobrze pamiętam, bo to naprawdę było 7 lat temu, ale wydaje mi się, że to robił czułek i za każdym razem, jak ktoś umarł, to mu stawiał grób. I w ogóle patrz, jakie tutaj mamy niki. Mamy Patmage'a. Nie wiem, czy Patmage jeszcze nagrywa. Mamy Xylaxa, z którym w sumie cały czas mam kontakt i Xylax zajmuje się rysowaniem teraz i chyba bardzo dobrze mu to idzie. Trekta mamy, on miał taki skin szkieleta, to też pamiętam. No patrzcie, dużo osób tu umarło na tym serwerze. Heypad, czy mamy Master Człowiek, czy mamy tutaj kogoś, kto już na przykład nie nagrywa jakoś tak? Shibi to jest Kupson, Maciek Tempel chyba po dramie takiej skasował kanał. Lukpaj z Lukpajem, nie mam już kontaktu od dawna. Madzia. No nic, słuchajcie, to są osoby, tak patrzę. Wilku osiemdzieńcze, niektórzy w ogóle już z YouTube'a poznikali. No ale, no cóż, jedziemy dalej. Słuchajcie, czy w creeperze w ogóle coś było? Tutaj były drzwiczki, mi się wydaje, że coś w nim było. Czy on coś miał w swojej głowie? Czy tutaj nie był jakiś sekretny pokój? Aha, on ma dziurę w ogóle w głowie, okej, dobra, spoko. Kolejna rzecz, tutaj są wszędzie mleczyki. Nie pamiętam, o co chodziło z mleczykami, bo na pierwszej kwadratowej masakrze
Seed Rollcaster chyba nie grał, a mleczyki to jest jego jakby ten logo, jakby jego znak rozpoznawczy. To chyba ja kiedyś dawałem i to chyba też było z jakimś podtekstem w stylu, że dla Madzi, czy coś w tym stylu. Magistrowa reforma chodnikowa. Pamiętacie PSP Magistra, by wdeptało się lepiej PSP Magister. Okej. Okay. Tutaj w ogóle jest Burak i Cebulak. I to jest hotel Buraczka Cebulaczka. Ja pamiętam, że kiedyś, słuchajcie, ta budowla dla mnie to było najbardziej niesamowita rzecz, którą ktoś w Minecrafcie zrobił. To jest pięter. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć pięter, czajcie? Kiedyś to było coś i tutaj na każdym niektóre rzeczy już poznikały. To chyba były zwierzątka, chyba zwierzątka się despawnują. Jest jedzenie, w sensie, że zboże, jest jakaś tam hodowla grzybów. Patrzcie, to łóżko, jaki w ogóle design tej spółpłytek. To chyba też były zwierzątka, a tutaj wszędzie dynie widzę, a tutaj to już nie wiem, co było. Ale generalnie pamiętam, że kiedyś mi to strasznie imponowało, że taki gigantyczny hotel, a teraz pierwszy lepszy gracz Minecrafta takie coś zbuduje. No powiedzmy sobie szczerze, to nie jest duży problem, ale kiedyś to było coś. Co tu w ogóle w skrzynkach, jakieś drzewka? Tu było coś, jakiś mob grinder, farma buraczka. Czekajcie, wejdźmy jeszcze na tego spektatora. Zobaczmy, czy to w ogóle działa. Tutaj jest ciemno. Ale to było coś takiego, że te moby się gdzieś spawnowały. Nie wiem, czy tu był spawner, czy co. I one leciały chyba do góry. I potem chyba spadały tutaj aż na sam dół. Dzięki czemu miały tylko pół serduszka, że je można było łapką bić, czy coś takiego. One chyba tej leciały, ale wydaje mi się, że na tej wersji Minecrafta to już nie będzie działać. No, w każdym razie, no, też to kiedyś było dla mnie naprawdę imponujące, że wow, takie mechanizmy, a teraz w sumie dużo osób takie coś buduje. To jest mój dom, z tego też byłem niesamowicie dumny, że zrobiłem taką japońską pagodę, w ogóle trzypiętrową, ale tutaj z tego, co pamiętam, większość czasu tak naprawdę spędzałem w tym miejscu, bo dużo szkieletów się jakieś respiło i one po prostu tutaj mnie dojeżdżały. Co ja tutaj w ogóle mam? Tutaj szczerze mówiąc rzadko wychodziłem. Z tego co ja pamiętam, tutaj tylko łóżeczko miałem. Z tego co ja pamiętam, to ja najbardziej zawsze w takich dziurach lubiłem mieszkać. O, nawet portal do Netheru mam. Jejku, jak ja brzydko pisałem w ogóle na tym serwerze. Jejku, SKKF, co ty? A tak, to ja jestem sprawcą mleczyków, to ta skrzyneczka sporo wyjaśnia. Jakie rzeczy netherowe, Wow, jakie itemy, ale z tego co mi się wydaje, to jednak najbardziej przestronne pomieszczenie to było to, które się znajduje tu. Nie, dobra, może jednak źle pamiętam, ale tu jakieś schody były. Ja chyba rzeczywiście lubiłem po prostu pod ziemią mieszkać, tylko czy one do czegoś prowadziły? Nie, to chyba była po prostu moja kopalnia. Kiedyś w taki sposób się kopało, zanim ludzie wymyślili, jak to wszystko wykopywać, żeby najbardziej się opłacało. Tu jest jakaś ciuchcia. To chyba też był mój tunel. Czekajcie, weźmy sobie wagonik. I to chyba po prostu jeździ góra-dół. Ale nie jestem stuprocentowo pewien, czy gdzieś to prowadzi. Uwaga! Jesteśmy? Nie, to nie jest moje. Skrzynka publiczna. A nie, to chyba jest moje. Chyba ja chciałem robić na całym serwerze takie metro publiczne. Kopalnia publiczna imienia świętej pamięci Andrzeja. Pamiętaj, dbaj o dobro publiczne, nie pal, nie śmieć i nie pal. Co? O dobro publiczne, nie śmieć i nie pal. To chyba też ja budowałem. Ja chyba wtedy miałem trochę takiego świra, żeby robić wszędzie stację metra i chyba do dzisiaj to mam. No i dobra, i teraz zaczynają się kłopoty, bo te niby są moi bliscy sąsiedzi, ale nie pamiętam, kto tu mieszkał. Pamiętam, że dawało się tak drzwi, tak jakby na odwrót, żeby one się otwierały w tą samą stronę i żeby mogła je płytka otworzyć, bo inaczej coś tam się bugowało. Ale kto tu mieszkał? Kupson. Tak, tutaj mieszkał chyba Kupson, tak coś też myślałem. Ale nie byłem pewien. Kupson Shibi, tak, dobra, tu mieszkał Kupson. Jeden teraz z horsemanów, też przebranżowiony. Tutaj pamiętam, ktoś miał takie tajne piece. Tutaj pewnie jakieś zwierzątka były. I tu mi się wydaje, że to był mój jakiś pierwszy mob grinder, który wygląda absolutnie jakoś tragicznie. Chyba to miał być mob grinder, że tutaj te zwierzątka chyba wchodziły, albo pułapka na moby, one chyba leciały do góry i się topiły. Coś w tym stylu, bo tutaj chyba naprawdę mieliśmy problem, że dużo mobów się respiło.
Tutaj mieszka Multi! Multi grał na pierwszej masakrze. Ja już tak dobrze nie pamiętam, to naprawdę było kupę czasu temu. I Multi też jakby zawsze ładny design miał. Kiedyś się w ogóle takie fajne, takie te szklarnie robiło. No teraz tak sobie myślę, no zboże w czterech rządkach, no wow, imponujące, ale kiedyś to fajnie wyglądało. Multi widzę, że też lubił mieszkać w dziurach w ziemi. Ale tutaj chyba niedokończony ten domek. Nie wiem, czy on gdzieś nie miał drugiego. O, proszę, diamenty zostały. Albo może nie grał aż tak często, nie wiem. W każdym razie chyba tutaj mieszkał. I słuchajcie, z rzeczy, które jeszcze pamiętam, to na stówę był domek Reziego. Pamiętam, że Rezi zawsze robił takie domki kiedyś. I taką wieżę, jak z Muminków, które miały takie daszki i takie coś odchodzącego. Więc wydaje mi się, że tu mieszkał Rezi, a to jest outdated home, nowy domek. Tak, domek Reziego. Jakby wiecie, spoko to wygląda, ale teraz jak sobie myślę, jak to jest niepraktyczne. Całe życie spędzać na jakichś drabinach. Ale przynajmniej fajną wieżę widokową miał. Spoko to wygląda. Jego kolejny domek to chyba był ten. Tylko, czy to na pewno było to? Czy to był kolejny domek Reziego? Jeżeli to był kolejny domek Reziego, to w takim razie chyba nigdy nie został dokończony. Albo został zniszczony. Nie wiem. O, w ogóle patrzcie, tu jest zamek. Wydaje mi się, że przy tym zamku też maczałem palce. Nie jestem pewien, kto go robił. Ale to dla mnie też kiedyś był mega imponujący projekt. Nie wiem, czy to nie ja robiłem. Nie chcę tutaj sobie przywłaszczać czegoś. Prawa autorskie do tego zamku. A kiedyś, no kurczę, tyle kobla, ile to było roboty. A teraz tak myślę, na moim serwerze wspierających taki zamek to się w 2 godzinki pojawia. Ale dobra, tu jest mega fajna rzecz. Tu jest jeden film, który wiralowo chyba powstał. I tutaj, słuchajcie, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś w tym miejscu wydarzył się film Osoba, która zginęła. Ta osoba, ej, ta... To zaraz osoba, ej. Osoba, która zginęła, osoba, która zginęła, osoba, która zginęła. Osoba, która zginęła. Osoba, która zginęła. Mogę powiedzieć, czy nie za bardzo? Mama Martyna. Mama Martyna. Osoba, która zginęła. Osoba, która zginęła. Osoba, no kurde! Osoba, która zginęła. Murzyn się zawiesił. Osoba, która zginęła. Dajcie mi powiedzieć, kurde! No, osoba, która zginęła. Mam osoba, która zginęła. Spuścim, masz moje itemy, trudne rozumiem. Sprawy. Tak, dobra, mam itemy tego, kto zginął. O. Dobra, słuchajcie, osoba, która zginęła, to się wydarzyło gdzieś tu, ten domek. To było chyba w tym miejscu, jak sobie tak patrzę. To chyba było to piękne miejsce. Kusim teraz chyba w ogóle raperem został, jeżeli się nie mylę. Więc to jest miejsce, gdzie powstał jeden z pierwszych wiralowych filmików w Minecrafcie. W ogóle fajnie to wygląda z odległości, taki klimacik. Tutaj też było coś, co mi wtedy prało mózg, że o kurde, śnieg na środku pustyni, jak to w ogóle działa i tu jeszcze pochodnie i to się nie rozmraża, ale to też było wow, śnieg na pustyni i takie proste rzeczy wszystkich cieszyły. To było fajne, zrobimy sobie dzień. Na masakrze zawsze musi świecić słoneczko. O, i to jest kolejna rzecz. To jest głowa JJ Jokera. Andrzej, jeżeli oglądasz to po wielu latach, to wybacz mi, że takie coś powstało, ale wtedy nas to bardzo śmieszyło, bo JJ miał taką swoją serię z kultystami, więc to jest świątynia kultystów imienia Andrzeja i tutaj się znajduje właśnie głowa JJ'a i ona była na masakrze i to kiedyś było mega zabawne. Tutaj też nie pamiętam, co było. Kto tu mieszkał? Czy domek jest podpisany? Dom Wilku 89. W ogóle spoko jest to, że kiedyś domki się popisywało. Dzięki temu mogę sprawdzić, kto gdzie mieszkał. Tutaj chyba też coś niedokończonego jest. Ciekawe, czy to... No, to też imponujący projekt wtedy pewnie. O, i tu! Czekajcie, czy to... To chyba też była moja sprawka. Ja chyba robiłem... Ja naprawdę miałem jakiegoś takiego świra na punkcie robienia metra. Wydaje mi się, nie chcę sobie znowu tutaj przypisywać nie swoich zasług, ale wydaje mi się, że też moczyłem w tym swoje paluszki, że wpadłem na genialny pomysł, żeby zrobić właśnie takie metro w takim żywopłocie. No powiem wam, że no, nie wygląda to najgorzej. Tutaj widzę, że jakiś biom jest nowy, ale chyba wtedy tych takich biomów
nie było, w sensie, że chyba nie było widać jego po liściach. I tu jest jakaś druga część masakry. A może to nie ja robiłem, tylko PSP Magister. Ja sobie tak mówię, że ja wszystko robiłem, a wcale pewnie nie robiłem tak dużo. A nie, tu jest dom Xylaxa. Xylax mieszkał na drzewie. Okej, to pamiętam. Więc dobra, może to nie robiłem ja, tylko rzeczywiście Xylax. Okej, zobaczmy dalej. Czy mamy kolejny podpisany domek? Aha, tutaj rakiety stoją w środku. Ktoś chyba nie lubił za bardzo tej osoby, ale kto tu... Tutaj... A czy tu nie mieszkał Aspyr? Czy tu nie było SKKF Wypuść Mnie? Ej, no, wypuść mnie stąd, SKKF. Co? Wypuść mnie stąd. No nie wypuszczę cię. Wypuść. SKKF, wypuść mnie. Czego nie zakopałem gdzieś tutaj w rogu kiedyś? Wydaje mi się, że tu mógł mieszkać Aspyr. Tak mi się wydaje. Aspyr, jeżeli to oglądasz, to powiedz. A tutaj, kurczę, jakieś wojny. Domek Heypada, jakieś wszystko zakoblowane. A i w ogóle pułapki się robiło. Patrzcie, tutaj jest, to jakby ktoś spadł, to by sobie nogi połamał. Ale znaczy w ogóle, jaki ten domek ma kształt. Ciekawy jestem, czy to zamierzone było, czy nie. I tutaj była taka ścieżka dla odludków. Odludków, którzy mieszkali gdzieś dalej. I nie wiem, czy PSP ma... Tu mieszkał chyba PSP Magister. Tak! PSP Magister, teren prywatny. I to był jeden z najładniejszych domków. I ja wam powiem, że nawet jak na dzisiejsze czasy, to ten domek jest taki bardzo... ładny, taki bardzo w stylu modern, jakby tutaj wszystko zamienić na przykład na kwarc, to byłby taki, no, taki solidny, modern domek. Tu bytuje PSP Magister i patrzcie, nawet w środku jest to bardzo ładnie urządzone. Tutaj gdzieś widziałem łóżeczko, więc tutaj, o, patrz, jaka sypialnia z baldachimem. Tutaj jakieś akcenty kolorystyczne przy łóżeczku, dużo kobla. O, jakieś tutaj ognisko. No, powiem wam, że PSP Magister chyba tutaj jednak najładniejszy domek zrobił ze wszystkich. I tutaj jeszcze jakieś było zejście pod ziemią, tutaj były różne tajne rzeczy. Grinder zombie, kiedyś się na to grinder mówiło. Też się mówi grinder, nie mówi się mob. A może się tak mówi? Nie wiem, już mi się miesza wszystko. Tutaj w ogóle jakieś akwarium, no teraz można by tu rybki wpuścić, jakby, no nie wiem, ten domek w ogóle jest taki bardzo przyszłościowy, jak tak patrzę. Jakby rybki wpuścić, to naprawdę... dobra, przez szybę wyjdę. Chyba po tylu latach mogę. Jakby tutaj rybki wpuścić, naprawdę byłoby tutaj bardzo nowocześnie. Tutaj widzę, że też jakiś zameczek z kobla powstawał. Zastanawiam się, gdzie Madzia mieszkała, ale Madzia to zawsze też w takich skrytych miejscach mieszkała, w jakichś takich dziurach w ziemi. No to no piękna jest ta podłoga. Więc nie wiem, czy domek Madzi znajdziemy. Jeszcze jedną rzecz wam bym chciał pokazać, są takie tory. O, tam są tory. I te tory chyba prowadzą do domku Brema. Chyba Bremu grał na pierwszej masakrze i nimi się będzie bardzo długo jechać i tam jest tylko domek, więc to może zostawimy sobie na inny raz. Jak tak to wspominam teraz, to to się wydawało kiedyś ogromne, a teraz tak cały serwerek przelecieć nie jest aż tak trudno. No szybko nam to zajęło tak naprawdę, to jakieś 20 minutek pozwiedzialiśmy wszystko, ale mówię wam, wspomnienia są piękne. Fajnie byłoby to kiedyś odtworzyć. No nie wiem, czy na obecnym YouTubie teraz taka seria by znowu, czy taka seria miałaby szansę bytu. Ja jestem SKKF. Słuchajcie, mam z tą serią piękne wspomnienia, bo tak naprawdę dzięki kwadratowej masakrze zaistniałem. I no jest to jedna z najpiękniejszych rzeczy, która kiedykolwiek na moim kanale powstała. I teraz w moim YouTubeowym życiu mam dylemat. Co dalej? Bo jak widzicie, nagrywałem różne takie filmy, takie vlogowo-challenge'owe, ale nie wiem do końca, czy to jest w moim stylu, więc może... jest to dobry moment, żeby do tego Minecrafta powrócić. Napiszcie w komentarzu. Jeżeli ten odcinek będzie miał spoko aktywność, to zobaczymy, co da się zrobić. I przypominam wam jeszcze raz o kanale SKKF Minecraft, gdzie codziennie pojawiają się takie luźniejsze filmiki. Także wpiszcie sobie wyszukiwarkę albo w opisie kliknijcie SKKF Minecraft. A ja na dzisiaj z wami się żegnam. Dziękuję, że ze mną byliście i widzimy się już niebawem na moim kanale. Trzymajcie się, pa pa.